Słuchajcie, dziś kolejna zapiekanka, ale tym razem z Krakowa, z tej strony Kepson, a ty oglądasz kolejny odcinek z miasta Kraka. W komentarzu wrzucam link do kiełbasek z niebieskiej nyski. Ten film ma ponad 10 tysięcy wyświetleń, generuje zainteresowanie, także warto sprawdzić, o co tam chodzi z tą niebieską nyską. Będąc w Krakowie, dostałem masę wiadomości, żeby iść na zapiekankę na tak zwany okrąglak, ale ja zachodzę i patrzę, a tam zapiekanek od groma, w sensie tych lokali, okienek, które oferują zapiekanki, i dostałem informację na fejsie od ludzi, że najlepsze są w okienku u Endziora. Sprawdziłem Google i mają one średnią 4,2, na którą składa się 2458 opinii, a zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę. Dzięki temu film poniesie się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i odkrywania ze mną najlepszych lokali w Polsce i nie tylko. Faktycznie, gdy przechodziłem na miejsce, to ludzi przy tym stoisku było chyba najwięcej. To zamówiłem zapiekankę z prażoną cebulą za 14 zł, a czas oczekiwania to około 20 minut. Postałem, poglądałem, co tam się dzieje dookoła, i sporo ludzi sobie chodziło z zapiekankami. Ja niestety byłem trochę zawiedziony. Bułka gumowa, ser się nie ciągnął, był letni, takie pieczarki nie były zwietrzałe, ale też mało wyczuwalne, i sprawę podratowała tutaj prażona cebula, której było dość sporo. W zasadzie to ona nadawała jakiegokolwiek smaku, i jak zazwyczaj biorę klasyki, tak tutaj strzałem w dziesiątkę okazało się wzięcie z dodatkami, właśnie w tym wypadku cebula prażona. Na plus wielkość i cena, bo popodróżowawszy trochę po różnych miastach, wiem, ile potrafią kosztować zapiekanki. Tutaj za 14 dostałem dość duży produkt, ale to nie było to. Natomiast sprawa jest do podratowania i zawiódł jedynie czynnik ludzki, może pośpiech i tak dalej, ale gdyby spędziła trochę dłużej w piecu, to efekt byłby lepszy. Wrzuciwszy fotkę na fejsa, jak zawsze uruchomiły się dwie frakcje, zwolennicy jak i przeciwnicy, jedni pisząc, że Endzior to legenda, a drudzy, że czasy świetności mają już za sobą. Ja na ten pierwszy raz będę po stronie tych drugich, bo lekki zawód, ale mówię, tutaj jedynie pasowałoby, żeby była mocniej przypieczona. Jak będę jeszcze raz w Krakowie, to może tam dam drugą szansę, albo zrobi się jakieś porównanie. Widziałem, że Książulo robił porównanie wszystkich, ale nie pamiętam teraz, która wygrała. W każdym razie miejscówka to Zagłębie Zapiekankowe. Myślę, że któraś na pewno by się trafiła taka, że zmiotłaby z planszy, ale nie dziś. A wy jedliście w tym miejscu? Która jest najlepsza według was? Piszcie w komentarzu. O, cześć!